UNESCO. Dzisiaj zaczniemy sobie od wyjaśnienia, co ja ogólnie zrobiłem, jak was nie było. Czyli tak, dorobiłem sobie parę stołów, znaczy w sensie nie, że to, że zrobiłem, ale pozmieniałem sobie wygląd stołówki. Po prostu położyłem trochę bliżej stoły, żeby mieć więcej miejsca, tak ogólnie tutaj po tej stronie. Przerobiłem sobie trochę kuchnię, znaczy przerobiłem. Dodałem sobie dwie kuchenki, dwie zamrażarki, jedną, nie, trzy kuchenki, albo dwie, jedną kuchenkę. Nie pamiętam dokładnie, ile to było, ale... I chyba jeszcze jednego kucharza dodałem, tak, jednego kucharza dodałem i chyba ze dwóch tych i dwóch sprzątaczy, tak, dokładnie. Tutaj biuro sobie dorobiłem, to miało być biuro dla prawnika i właśnie to zrobiłem. On się będzie tam czuł jak w domu. A dzisiaj zajmiemy się usunięciem na pewno tego gówna, bo to nam tutaj kompletnie nie jest potrzebne, skoro to dowiedziałem się, że to na razie nie działa, to było tylko i wyłącznie dla prezentacji, więc to na razie nie działa, tym zajmiemy się w następnej alfie, jak wyjdzie nowa alfa, w czwórka, jeżeli dobrze myślę. A dzisiaj zbudujemy sobie plac zabaw dla nich, tak może to powiedzieć. Będzie coś w stylu pokój zabaw, tylko dosłownie pokój zabaw. Pamiętajcie, że jak budujecie już i jest koniec mapy, to nigdy nie budujcie przy samej krawędzi, bo inaczej to po prostu oni tego nie zbudują, nie dokończą budowania, co nie? A tak dokończą, jeżeli zbudujecie na przykład tak o. To jest maksimum, ile możecie zbudować. Jedną krateczkę od brzegu mapy. Powinni tak zbudować, nie jestem pewien, czy na pewno tak zbudują, ale powinni, mówię wam, że powinni. I póki co jeszcze zbudujemy sobie tutaj o przejście, żeby nie było, że oni nam uciekną. Więc zbudujemy sobie tutaj przejście. O, dobra. Okej, powinien zacząć z robienia tego przejścia, więc zobaczymy ogólnie, od czego zaczną. Tak. Jedzenie wszystko mają, tutaj też wszystko mają. Nie wiem, kucharza na razie nie będę dorybywiał, bo mi to niepotrzebne. Nie, dobra, dorobywał. Dodałem ogólnie cele, zauważyliście chyba, co nie? Te o cele tutaj dodałem. Nie wiem, czy w ogóle wam to pokazałem. I teraz, jeżeli się nie mylę, mam... 162 cele, więc to jest dosyć sporo. Prawie wszyscy mi się zmieścili. Jak gdyby nie to, że teraz przybyli nam nowi więźniowie, to by nam wszyscy się zmieścili, jeżeli się nie mylę. Więc myślę, że jest fajnie, że było dobrze. Albo tam chyba trzech, albo dwóch zostało bez celi wtedy. Tak, coś w tym stylu. Jeżeli się nie mylę. Długo im zajmie tutaj przejście do tego czegoś? Nie, króciutko. Okej, oni już wszyscy tutaj idą. Miejmy nadzieję, że nam nie uciekną. To jest teraz najważniejsze. Jeżeli się nie będą mieli teraz free time, więc ja to zmienię im na jeszcze jedną godzinę yarda. Okej. I teraz poczekajmy, aż oni tutaj wszystko zbudują. Miałem nadzieję, że zaraz zaczną od tego. Chociaż tak mi się wydaje. Tak, dobra, zacznę od tego. To nawet, szczerze mówiąc, ta godzina yarda tam niepotrzebna jest. Gdzie jest free time? Na wszelki wypadek jeszcze chwilę poczekam, wiecie. Najwyżej im w trakcie tego zmienię. Okej, oni teraz idą budować budynek, a my sobie zobaczymy, czy tutaj wszystko zrobią. Dobra, jest, możemy dać. I to od razu damy jako... Budujesz szybciej, okej. Budował i to damy dla staff only. No, miałby to dla staff only, dziękuję bardzo. Tutaj, jak już mówiłem, tutaj będzie znajdował się bilard, tutaj będzie znajdował się wielki telewizor jakiś, w którym na tym wolnym czasie będą mogli sobie oglądać, bawić się, takie, wiecie, pokój zabaw, mówiłem. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Drzwi zbudujemy sobie w trzech miejscach i tak potem je usuniemy, żeby zrobić się dokładnie w tym miejscu. Więc właśnie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale póki co nie chciałem tutaj robić, bo zrobiliby mi drzwi, a potem mogliby sobie nimi wychodzić więźniowie, więc... Zobaczycie, jak to będzie wyglądało na samym końcu. Oni sobie tutaj budują. No ja mam nadzieję, że w następnym update'cie gry trochę poprawią tą specjalizację gry, bo jednak jest strasznie teraz wolno, wszystko chodzi, więc masakrycznie jest. Masakrycznie, uwierzcie mi. Masakra. Jednym słowem, masakra. Tego inaczej opisać się nie da. Dobra, jest przyspieszony time, więc niech oni sobie tutaj to robią. Workshop mam zbudowany praktycznie na całej powierzchni więzienia ze względu na kasę. No właśnie, więc póki co czekajmy, aż oni to zrobią, bo naprawdę wolno chodzi mi gra. Mam tylko 8 FPS-ów, wierzycie w to? Normalnie jak gram, to mam
no tam 40 FPS-ów. Wcześniej jak grałem, jak zaczynałem grę, to miałem około 40 FPS-ów, nawet jeszcze więcej, może 60, może nawet poza te 60 mi wychodziło, bo jednak action ogranicza do 60, jak to zazwyczaj bywa w grach i z takimi programami do nagrywania. Ogranicza do 60, dokładnie nie widziałem ile miałem, ale pewnie miałem powyżej 100 albo powyżej 60 na 100%. Tak wam mogę to powiedzieć. I tu musicie mi wierzyć na słowo, a teraz spadło mi do 9, 10, 8, 8, 9, 10, tak o. Coś w tym stylu. No, zbudują tutaj? Zbuduje się, czy się nie zbuduje? Zbuduje się, co nie? Okej, jest. Dobra, udało się. Czyli teraz musimy wyburzyć ściany. Skoro już tutaj wszystko zrobili, musimy wyburzyć ściany, postawić za to drzwi. Albo, nie, zrobię inaczej. Wiecie jak ja zrobię? Tak o, zrobię. Kasę mamy, więc postawmy sobie drzwi tutaj, 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 a te po prostu wymontujemy. Logiczne. Proszę bardzo. Czyż to nie cudowne? Co on tutaj robi? Co on tutaj robi? Aha, okej. Okay. Wywala drzwi. Musimy czekać, aż w końcu to zrobił, co nie? Nie wiem, o której stronie dokładnie przyjdą tam, ale się zaraz dowiemy, co nie? Tak, dobra. On teraz rozmotywuje drzwi, a potem ten idzie też rozmontować drzwi, a zaraz powinien wyburzyć ściany, przynajmniej jedną. No, miałem nadzieję, że wyburzy tą ścianę, co nie? A ja sobie już zacznę tutaj powoli szkicować. Niech oni to robią. Dam im tako na czas. Zrobimy sobie tutaj dwie toalety. No może trochę więcej by się przydało. Toalety zamontujemy sobie tak. Chwila, tutaj będzie jedna toaleta. A w sumie po co ja będę robił ten? Ściany, jakieś głupie ściany, po co mi to? Usunę stąd tego głupiego workshopa. Proszę bardzo. A dam tutaj to, o, ale to dopiero zaraz. Niech oni nam teraz zrobią to, co mają zrobić. No, dobra, zbudował. Zbudował światło, doszło, piękne światełko. Przyszło na świat? Tak chyba powiedzieć nie można. Doprowadzimy sobie prąd. Kurde, jak mi się gratnie, naprawdę. Pierwszy raz w jakiejkolwiek grze mam 9 FPS-ów, powieście. Cholera jasna. Zaraz tutaj też powinnam drzwi zbudować, miejmy nadzieję. Oni sobie oczywiście przez ściany umieją przechodzić, bo to są mistrzowie ninja, więc właśnie, więc umieją przechodzić przez ściany. A myślałem, no tak, pójdzie z tym do magazynu, a potem się wróci z tymi samymi drzwiami, żeby postawić je tutaj, o. To jest według mnie bardzo logiczne w ich wykonaniu, ale co, nie mam nic do powiedzenia tak naprawdę. Toalety, zróbmy sobie tutaj, o. Jedna toaleta, druga toaleta, trzecia, czwarta, piąta, szósta toaleta, sześć toalet będzie w jednym miejscu. Bardzo ładnie to wygląda. Przeprowadźmy sobie tam rurę jeszcze. O! Ładnie. A reszta będzie wyglądała, bo to nam tylko tutaj taką ściankę, żeby to jednak jakoś wyglądało, co nie? Taką ładną toaletę im zrobię, o, tak o. Okej, okay. Jeszcze tylko drzwi tutaj postawię jakiekolwiek, takie mogło być. Okej, okay. A reszta to już tutaj zrobimy sobie telewizor, zrobimy sobie ławeczki, bilard i jakieś takie inne rzeczy, co nie? Zrobimy sobie tak o, bilard zrobimy sobie tak bardziej tutaj przy tej ścianie, że trzy stoły postawimy nawet. Może cztery nawet, cztery? Może czwarty postawię jakoś tak... Czekaj, chwila, trochę inaczej postawię. Postawię tak o, 1, 2, 3, 4. I teraz mi się na luzie zmieści nawet przy tej ścianie. Duży telewizor, large TV. Postawimy sobie gdzieś tak... Tak, tutaj o, jeden, tutaj drugi. Niech mają i oglądają sobie, co nie? Nie, to jest table, a ja chcę ławeczkę. Postawmy tutaj ze dwie ławeczki, żeby podczas oglądania mieli na czym siedzieć. No postaw się tutaj ławeczko. Okej. Okay. Coś jeszcze mogę im tutaj postawić? Metal detector, co o tym myślicie? Przy każdym wyjściu nie ma, na przykład płytki telefoniczne. No.
Matko, muszę dwa razy naciskać, żeby cokolwiek postawić, a tak mam o wiele szybciej. Jak zatrzymam czas, mogę pomyśleć wcześniej postawić. Taką, co nie? I co, i to tyle, co możemy zrobić, tak szczerze mówiąc. W tym dokładnie miejscu. No. Ładny, ładny pokoik, żaba będą mieli. Telewizor, wszystko. Ławeczki, no dosłownie. Wszyściutko. Co oni teraz kąpiel mają, tak? Tak, mają teraz kąpiel, oni się kąpią. Mój matko, jak biegną z tymi telewizorami. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe, wiecie? Ale co, tu nic nie powiem na ten temat. Nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. No nie mam po co. A i czemu światło chcę przesunąć? Jak chcę? Strasznie. Paul Batty. Simon Cockle. Jak to tam? Aston Nightmare. Aston Paul Mark Renier. Dobra, nie. Ej, czemu oni tak dużo życia stracili? O kuźwa, bójkę tutaj mieli. Jakim to niby cudem tego nie słyszałem? Ktoś zginął? Miejmy nadzieję, że nie. Nie no, miejmy na stronę, miejmy nadzieję, że nie. Nie, raczej nikt nie zginął, ale ja tego naprawdę nie zauważyłem. Jakim to niby cudem? Zaczęło się pewnie tutaj, o gdzieś skończyło się tutaj, o i poszli tutaj, o dalej. Cholera jasna. A medyk oczywiście sobie stoi i gówno z tego robi, tak naprawdę. Ja nie wiem, co ja tutaj muszę zrobić, żeby oni zaczęli chodzić do tego medyka, żeby ci więźniowie zaczęli tam, może nie wiem, otworzyć tutaj drzwi. Czego znowu się trzecie tutaj? A, no tak, no bo oczywiście musieli sobie jeden... Jeden musiał oczywiście pójść sobie z miejsca, gdzie miał kuźwa stać. Jezu, oni naprawdę nie rozumieją, że ja to robię dla ich dobra. Staniesz razem z nim? Nie staniesz, no bo ci się pewnie nie chce. Zazwyczaj ustawiają się w grupie, tutaj o na przykład, o w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu chyba, a nie, w tym. W tym miejscu ustawia się ich tam 20 i stoją. I stoją i nic kompletnie nie robią, tylko po prostu stoją sobie, co nie? A tak, jak już chce, żeby stali w jednym miejscu, to oni nie chcą, idą w ogóle gdzie indziej. To jest powalone. O matko, no i co ja teraz mam zrobić? O, idą, ruszył się w końcu. A ty się już nie ruszysz? No, ruszył się. Też się ruszył. Powiększmy sobie tutaj oto... Mamy to, czemu by nie powiększyć, co nie? Medical Ware. Ware, dobra. Niech będzie. Ustawimy sobie teraz tam jeszcze łóżeczka. Będzie pięknie, ładnie. I git. Sporo ich jest, naprawdę sporo tych, ile ich tutaj? 21 potrzebuje pomocy medycznej. 6 min lockdown, 9 oczekuje na tą solizantkę, Jezus Maria. Na izolatkę, o, zapomniałem znowu, jak to się nazywało. O, zrobili. Jeszcze tylko jedno burzę, jeszcze jedno, o, dokładnie. Pięknie. Oni sobie tutaj będą pracowali, ja im postawię jeszcze ze dwa łóżeczka medyczne. Nie, trzy nawet mi się zmieszczą, co nie? Jeden, dwa, no chyba, że postawię obok. Tylko, dobra. I... Tak, o! Pięciu? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, pięciu tutaj było. Nie! Kuźwa, no i gdzie oni poszli? Jednego wąs stąd, a jednego... A dlaczego tutaj... Nie wiem, że mi dwóch zginęło. Nie mogło, nie. Na pewno nie. Reszta coś robi, na pewno coś robił. A tutaj też miał iść. On będzie pracował jako medyk, znaczy jako przywódca. Ten będzie tutaj pracował jako przywódca, kurde, co ja gadam.
Okej, okay, będzie to. O, 43 tysiące, no proszę. Okej, okay, jest 5. Tutaj 3 jest, tutaj jest tyle, ile miało być, co nie? Tak, dokładnie, tutaj jest tyle, ile miało być. Okej. Okay. W izolacji jest 6. 7? 6 chyba. 3 łóżeczka gotowe do dyspozycji. I miejmy nadzieję, że będą pracowali tutaj. No, jest jeszcze 19, którzy potrzebują pomocy, wiecie o tym? Hej, ludzie. Czy wy co raczej to olewacie i po prostu wam się nie chce tego robić? Dobra, ten poszedł po jednego, ale co z resztą? Czy oni są zmęczeni, czy co? Mhm. Nie ma tak stać w jednym miejscu. Oho, ja cię nie mogę. A teraz wiesz, no, mógłbyś go odprowadzić, wiesz? To no, wyszłoby by na lepszy, no ale... Widać, tobie się nie chce, okej. Okay. Jeszcze 18? Nic na to nie powiesz? Okej. Okay. Gdzie krzyczą? Mam nadzieję, że w jakimś opustoszałym miejscu. Ale nie, serio się pytam. A tam krzyczy. Cześć, bo tu brakuje jednego tego, zioma. Matko, jakie to jest skomplikowane, nie uwierzycie mi, naprawdę, to jest skomplikowane na maksa. Ty idziesz, tak? Tak, ty idziesz. Okej, okay. Powinieneś dojść na czas. Przestaniesz krzyczeć człowieku, czy raczej nie przestaniesz? Dobra, wolę nie ryzykować, wy się tam na chwilę do żołnierza. Nie macie już na dzisiaj dość zabawy, ludzie? Nie przesadzacie trochę z tym skakaniem mi tutaj? Jakoś im się nie chce w ogóle chodzić po ludzi, więc... to jest troszeczkę dziwne, bo jednak powinni chodzić po ludzi. No tak, tutaj jednego oczywiście brakuje, bo pewnie sobie poszedł. Nie ma to jak pójść sobie. Proste ze służby, co nie? Czemu oni tak krzyczą? Dlaczego oni się tak denerwują? Ja tego nie rozumiem. Czy tu są wszyscy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8, to ma być 9, a jest tylko 6? 2, 4, 6, 8. Dobra, jednego mi brakuje. A gdzie jest jeszcze jeden? Tam, pewnie stoi gdzieś w drugim. Tu jest chyba dwóch. Tak prowadzą kreski, chyba. Jezus Maria, no trzy się, no. Dobra, ty idź tam, o. Chodź tutaj, John. O, jak ja mam to teraz opanować? No bez jaj. Nie cierpię bujek, naprawdę, ja nie cierpię bujek. No, uwierzcie mi. To jest najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć w tej grze, bójka. Bójka najgorszą rzeczą w grze. Matko, i znowu się drze jak idiota. Ten o. On przestanie szybko, ten też powinien szybko przestać, a w dupę. Sraka nie przestanie. No stań tutaj, dymuza. A, tutaj nie ma patrola. Patrola. Jest, no ale to naprawdę jest wkurzające. Chodź ty, stań sobie tutaj. Tutaj jest patrol, co nie? Tak. Jezu. No bez przesady. Dobra, ten to wiem, że krzyczy. Tu jest patrol? Tak. No tak, teraz ci, no. No dobra, oni to szybko przystaną. Ale ten? Co z nim? Nie tak?
Matko, ja już nie mam tego sił. No ale jak cię postawiłem tam, gdzie masz stać, tam stój, okej? Dziękuję ci bardzo. No i tam tutaj stoi trzech, no. Kurde. No idioci, no. Naprawdę. No, no tutaj to mi musicie przyznać, że to są idioci. Kurde. Gdzie teraz się ich 10 ustawiło? Dobra, zaryzykuję i tamtego tutaj, o. A tam stało ich dwóch, no wiedziałem. Zawsze musi się debil gdzie indziej ustawić, tam gdzie ja nie chcę. Matko, czemu nie mogę trafić na to miejsce? Wiesz, ja się nie zdziwię, że i tam będzie stało ich więcej niż tu tak naprawdę. Matko. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No jednego brakuje, no. Ja weź i go znajdź. Czy to może być tutaj? Nie, to nie tak. On powinien się teraz wrócić na miejsce, na które... A nie, dobra, tutaj osoby stanie. Nie pasuje. O, w końcu. Jezu, uratowali mnie. Dzięki bardzo. Dzięki Bogu, naprawdę. Jezu, tyle czekania, aż w końcu to zrobi i pójdą sobie stąd, to po prostu niemożliwe to jest. Dobra ludzie, kończymy ten odcinek na dzisiaj, ja już mam dość, więc ja się teraz z wami żegnam. Na razie, cześć, pa.